Jeszcze taki wykresik, do którego pytanie brzmi. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobieranego od kierunku B. Czyli jeżeli tutaj wjeżdżamy widłami w paletę, to żeby określić szerokość ciężkości, dzielimy ten wymiar na pół, czyli wychodzi 700. Na naszym wykresiku mamy wysokość podnoszenia, mamy ciężar w kilogramach, udźwig, tak? I mamy odległość środka ciężkości. No i w naszym wypadku środek ciężkości to 700. Nie ma tu takiego, więc korzystamy z większego, bezpiecznego, z 800. Nasz ładunek waży 1000 kg. To zobaczmy, na jaką wysokość uda nam się go podnieść. Żeby ładunek można było podnieść na jakąś wysokość, musi się mieścić w zakresie udźwigu. Tu mamy 1000 kg, przy środku ciężkości 800, tu mamy 1040 kg, tu mamy 950. Nasz ładunek 1000 kg tu się nie zmieści, ani idzie dalej. Zmieści nam się tylko tutaj. Więc bezpieczna wysokość, na jaką możemy podnieść ładunek, to jest 3600 mm. Tak należy odczytywać ten wykres.